Cześć, Zdrowy Wafel, witam was znowu w DCS. Pierwszy odcinek nie za bardzo przypadł wam do gustu, drugi już znacznie bardziej, trochę mnie dziwi ta rozbieżność, więc stwierdziłem, nagram trzeci, szczególnie, że nie mam za bardzo co nagrać teraz, jutro nie będę w stanie, jeżeli dzisiaj bym czegoś nie nagrał, to byście mieli czterodniową przerwę, a tak być nie powinno. Mamy teraz cztery ogniwa macierzyste, także będzie na pewno znacznie trudniej, już nie będzie takiego długiego odcinka. To co się zmienia, to to, że są trochę inni przeciwnicy, w niektórych miejscach są nowi, w innych są potwory z innych miejsc, w ogóle niektórych nie ma. Oraz niektóre jedzenie jest zarażane, zarażone marazmem. I od każdego... za każdym razem jak obrywiemy, to nam się marazm zwiększa. Od 1 do 9, jak mamy poziom marazmu, to się nic nie dzieje. Natomiast jeżeli mamy 10, to wtedy nasze maksymalne życie to jest 1/10 naszego maksymalnego życia. Jest po update'cie takim dosyć dużym. Nie zmieniło się chyba dosyć dużo. Muszę wybrać jakiś zestaw. Co by mi się tu przydało? Ten miecz jest dobry na bossów, ale na bossa do poza pewnie nie dojdę. Staram się teraz nie używać potek w ogóle. Wezmę to, chociaż nie. Dobra, wezmę to. Niech będzie. Ogólnie ja teraz staram się nie używać potek, dlatego że jakby... skupiam się na tym, żeby się nauczyć po prostu, żeby tutaj przetrwać bez potek, a nie używać je jak głupi. I tyle. No tu właśnie najważniejsze jest to, żeby się nauczyć wszystkiego. Jezu, jak ja dawno w to nie grałem. Ale ja będę lamił. Ale ja będę lamił. O shit. Już oberwałem raz. No nie strzelaj, kumła. Dobra, wszyscy to zdjęci. Idziemy ciągle w obrażenia. Ile się tylko da, idziemy w obrażenia. Bo staramy się nie obrywać w ogóle. No bo jednak wiecie, życie życiem, ale jeżeli zwiększy nam się poziom marazmu, to i tak będziemy mieli przerąbane, więc lepiej po prostu gości zabić szybko, niż mieć wiele życia. Czekaj, chciałem zrobić tak, żeby... O! On był spowolniony! On na mnie szarżował, ale był spowolniony. Co mi tu spowalnia? Jak ktoś umrze, to spowalniało się pobliżce. Grzybek też to ma. Trzeba ich wymienić jak najszybciej. Co my tu mamy? Bombę. Tu już możemy wymienić grzybka. No rozłóż go. O! No przecież klikałem! Przecież klikałem. On to jest w ogóle jakiś dziwny. Pierwszy cios niby unika jakby, ale nie do końca? Podobno unika pierwszy cios, ale nie bardzo jakby to widzę. Czasami unika, czasami nie. Nie wiem czemu, jakiś dziwny jest. Tu będzie przejście do kanałów. Na bliżej. A, i oni się jeszcze do nas teleportują. No tak. A raczej większość z nich. Odbijmy to. Good. Tego go bombą. Tego normalnie. Tego tak. O nie, elita. W sumie łatwo. Dwa skoki, atak w dół. Nie wiem, chyba to sobie rozłożę jednak. Czy to coś tu jest? Nie. Tylko to. Dobra, zobaczmy co daje. To jest portal. Czekaj, tu był jakiś, tu była jakaś runa, nie? Na ziemi. Dokładnie. 250. Malutko. Kanały. A tu nadal tylko fabularne, nie? Te epoki fabularne. Takie ciekawostki i tak dalej. Tak gdzieś na górę bym przeszedł. Albo tu? Chcę odkryć wszystko. O, już prawie mamy ten. 6 kili bez umierania. Bez obrywania też się. A, grzybka nie chcę. Nie, nie, nie. Grzybek jest taki średni. Chyba nawet go wyłączę.
Jo? Ma takie coś. To wystarczy robić tak. Kontrować wszystko po prostu. Uj! No, albo tak. Pochodnia 6S. Dosyć dobre obrażenia. No i jeszcze podpala. Pochodnia zazwyczaj ma małe obrażenia, bo jednak ona jest do podpalania, a nie do bicia. Weźmy tamten, żeby... O! I pyk! Widzicie? Uniknął! Skubany. Czasami unika, czasami nie. Co tu jest po prawej? Teleport. I teraz to. I to jest przejście do innego biomu. Do którego nie chcę, tak? Zazwyczaj to jest tak. Zazwyczaj to jest właśnie to przejście, ale czasami jest coś innego. Czasami jest jakaś broń darmowa czy coś takiego. Także warto tam zaglądać czasami. Tak? S. To jest dobre. Sobie to zabiorę. Już pewnie to pokazywałem. Takie coś robi, bije wszystkie dookoła. Jak się na to doda jakiś efekt, że to zatruwa wrogów przy każdym uderzeniu, to wtedy kozak po prostu. To jest broń, czy... To są skille? Ja tu z tyłu takie jakieś broni widzę, więc chyba... To jest do broni, dobra. Co ja mógł chcieć? Miecz przeklęty? Bliźniacze ostrza? Chyba zostanę przy tej pochodni, tak mi się wydaje. Wygląda w miarę spoko, tego nie chcę chyba. Nie chcę wydawać hajsu. No przecież kliknąłem ci, żebyś mnie... A nieważne. O, wyobrażenia, oczywiście. Ty masz bombką. No i cyk. Nie lubię tych szczurów. Znacznie za wcześnie, nawet nie wiem jak on to obronił. Znacznie za wcześnie. Nie ma tu już nic, czego bym potrzebował i wracamy do kanałów. I lecimy dalej. Niech na razie jakoś idzie. Ja w tej grę chyba, nie wiem, z miesiąc może? Może nawet miesiąc, chociaż nie. Nie wiem, jakoś... Nie umiem teraz liczyć czasu. Nie idzie mi z tym. 2 minut na pewno nie. 30 kili oczywiście. Huu, nie chciałem bliźniaczych ostrzy, a jednak mam. Bo to, albo nie, to sobie zamieni... Czekaj, jakie efekty? Takie średniawe chyba. Chociaż to, że płonący otrzymują więcej obrażeń, mogłoby być spoko w połączeniu z pochodnią, którą pewnie szybko zamienia. Bliźniacze ostrze są... jakoś tak, no, bardzo dobre. Powinni to chyba jakoś znerfić. Ale chyba nie zamierzają. Nie wiem. Zobaczmy, jakie tutaj... jakie tu mutacje. Weźmy sobie... Co nie zabije? Tak mi się wydaje. Będziemy sobie odnawiać troszkę życia. A potem przy następnym odnowimy sobie też życie i zmniejszymy sobie poziom marazmu. To robi coś takiego, że no właśnie zwiększa życie i zmniejsza poziom marazmu, kiedy zdejmujemy klątwę. Jednak trzeba więcej kili, żeby zdjąć klątwę. Właśnie po toksycznych kanałach idę do miejsca, gdzie jest 100% na przeklętą skrzynkę, która daje nam klątwę. Także to jest Stunks. No chyba, że oberwiemy. Chociaż raz, no to wtedy nie stąd, bo umieramy. A tak poza tym to Big Brainer. O nie! Źle kliknąłem.
Już 5 marazmu i tak mało życia. Będę się starał wszystkich oprócz tego kontrować chociaż raz. Kurwa. No musiał odłożyć tą butelkę. Nie mógł od razu uniknąć. Nie. Spamiłem w shifta. Ale on nie mógł uniknąć, musiał odłożyć najpierw butelkę. Pewnie. Ci goście ogólnie jakoś tak, nie wiem, trudno się ich jakby kontruje. Czasami to działa, czasami nie. Dziwnie to działa, więc wolałem ich po prostu nie kontrować. Riffman, bazołki, ta gitarka jest mocna, ale powolna. Chyba tego nie chcę. Lotowa tarcza. No nie wiem. Buty spartańskie, wow. Dobra. Bierzemy. Buty spartańskie, sandały raczej. To też buty w sumie. Są w miarę spoko. No, weź mi ktoś, nie wiem. No, nie tak! Kurwa, no już obrywam. Jakby niektórzy w ogóle nie mogą cię walnąć przez te buty, bo ciągle są odrzucani. I to jest dobre. Uj! No nie! Nie widziałem tych pocisków. Wiecie co, zresetujmy to. To poszło aż tak źle, że... Nie, zresetujmy to. Nie widziałem w ogóle tych pocisków. Próbowałem na dźwięk grać, ale mi się nie udało. Znaczy na dźwięk, no wiecie, no... Myślenie, jak szybko to może lecieć. Zatruła wrogów, gdy cię zranią, obrażenia zmniejszone. Wiecie co, wolałbym nie obrywać. Patelnia. To regeneruje życie. Chyba tego nie chcę. Buty Hayabusy. Ta tarcza. Gwizdek. Dobra. Spoko, to są dobre rzeczy. Gwizdek widzieliście w poprzednim odcinku. Normalnie gigantem biłem giganta. Sam się napieprzał. Trzecią ręką. Nie wiem skąd on ją wytrzasnął, ale... O, jedzenie zarażone marazmem. To se sprzedam. Chyba ich tu zostawię. A oni się tepają, no tak. Uj! Normalnie bym chyba już zresetował, ale nie. Nie będę tak ciągle resetował na odcinku, nie? Uj! Nie o to mi chodziło. Teraz wszyscy. No nie! Kliknąłem! Już mam połowę marazmu? Ja pierdzielę. No i połowę życia. Niezłe kielamie po tej przerwie. No chodź tu. No umierajcie, szczurki! Ale nie tak! Dobra. 6 marazmu, mało życia. Drugi gwizdek. Lepszy jakiś? Na pewno nie, bo ma ten... enchant, czy co to jest? Modyfikator, że zamraża po śmierci. Znaczy... ofiara po śmierci zamraża wszystkich dookoła. A to jest niedobre. A, tam jest przejście. Myślałem, że to jest miejsce, w którym już byłem. Okej, to tam będą kanały. Bo jest Teliana. Zróbmy tak. I tyle. Yo. Yo. Good. Czy on ma? Po sparowaniu zadaje 4 razy więcej obrażeń. Uuu, to parowanie się przyda.
To jest jakaś dobra. A, 4++. Taka. To jest początkowa. No tak. Zostało nam. Tam za tym sklepem chyba nic nie będzie. Tak mi się wydaje. 11 kili. Nie uzbieramy już chyba 30, chociaż. Uju! A, w złą stronę to poleciało. Ja to już puściłem. A czemu on tam tłukł coś? Okej, wisienka. A, jedzenie zmniejsza nam marazm. No chyba, że jest zarażone, to wtedy zwiększa. Zatruci, Barney Coil. O. Krwawiący. A, to jest S. To będzie lepsze troszkę. Więcej obrażeń będzie zadawało. Giant Whistle. Krwawiący. Electrified. A nie wiem. Rozwala. Chyba takie sobie. Takie samo jak nasze. I tu pewnie będzie ten biom. Jest portal. Jest łopata, są kolce, jest wszystko. To jest ten biom. Tam nie chcemy. Chyba, żebyście chcieli w jakimś następnym odcinku. To wtedy mogę się tam wybrać. Yo, to. Boom. No przecież kurde klikam. Ja pierdzielę. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie mam pojęcia. Normalnie klikam. Ale to nie działa. To co teraz umarłem, to też klikałem shifta, żeby unik zrobić. Ale on kurde nie zrobi. Normalnie jak bije, co nie? A, nie mam broni, no tak. Widzicie? On nie kończy. On nie kończy ataku. On robi unik. On nie kończy ataku. Natomiast sobie tak nie zrobił. Nie wiem czemu. Kuźwa. Tak samo jak... przy pierwszym podejściu nie ten... Musiał kuźwa odłożyć tą potkę. No musiał. Dosłownie kliknąłem. Dosłownie. I to znacznie wcześniej. Chyba, że przytrzymałem. Ja nie kliknąłem tak normalnie, tylko przytrzymałem tak ze strachu po prostu. I dlatego to nie zadziałało. No właśnie. Oho, teraz dobrego zaatakowałeś. No nie. Czasami nie wiadomo w ogóle co się dzieje. Za dużo wszystkiego tego lata. Partykle i tak dalej. Idziemy po całości. W tym momencie, jak oberwę, jestem trupem. Ale z tym da się przejść grę nawet. Całą. Ten miecz jest dobry na achievementy, żeby przejść bossa bez obrywania. Bo i tak, jakby, jak oberwiesz, to umrzesz. On ma bardzo duże obrażenia, bardzo duże. Uff. To se zobaczyłem moje obrażenia, ale ja... czy ja znowu przytrzymałem? Ja znowu przytrzymałem. Mój skill. Mój skill umiera. Grzybka nawet nie zrobiłem. On czasami dezorientuje w sumie, jakby chcesz kogoś zblokować, a... okazuje się, że grzybek go atakuje. I odrzuca. Wtedy nie wie, co się z typem stało, jesteś dezorientowany. On był nic niewidzialny. Tak jakby widziałem, że on się gdzieś tepnął, ale nie widziałem gdzie. Jeszcze wiem, że on jest niewidzialny. Dobrze to, że to był ten typek, a nie jakiś, który atakuje szybko. O. Dobra. On tam chyba coś dropnął, nie? On tam coś dropnął. Nie, nie dropnął. Co za łajza. O! Sekrecik. No, zbierzcie się tu, szczurki. Hop.
Znacznie za wcześnie, ale zadziałało. Nawet nie wiem jak. No, zbierzcie się szurki na środku i cyk. Umieranko. Ej, nawet nie obrywałem, ty! Ani razu jeszcze. Jest progres. Niewygodne chyba miejsce, tak mi się wydaje. Chcę walczyć gdzieś, gdzie... A, bo oni wszyscy umarli. O nie, nie wszyscy. Dobra. O tym mówiłem, jakby... Ja go unikam, a grzybek go bije. Nie wiem, co się z tym dzieje. No. O! No i się skończył mój skill streak. Ale chyba było 30. Chociaż może nie? Nie, chyba było 30. Chyba tak. Dobra, chodźmy na dół. No, nie ma atakowania. Nie. Jup. W dół. Portal. Skrzyneczka. Zamiast grzybka. Zdecydowanie zamiast grzybka. Okej, to już wiemy, co tu będzie. Ci panowie by tu będą. No! Wziął, kurde, uniknął mojej kontry. Znowu. Toksyczne kanały, jeszcze nie. Ja obrywałem, prawda? Tam jest wisienka. To mnie odleczy. To mi się przyda. Dobra. Teraz gdzie? Tam mam wszystko zrobione, to tu w lewo. Dobra. Full HP, zero marazmu. Jest dobrze. Jak na razie. Jest stabilnie. Ale to wszystko może się zmienić w chwilę. Dosłownie. No, w dół. Szczególnie jak wezmę zaklęty miecz. No i wtedy może nam się wszystko zmienić w chwilę. Przez jeden cios. Uj! Umarł od krwawienia czy czegoś. O nie, on ma ten... Ten posrany addon. O! Dobra. Unik tworzy toksyczną chmurę na 4 sekundy, dodatkowy skok. Unik tworzy bombę. To jest lepsze, to co dropnąłem. Tutaj jest jakiś specjał. O! Krwawy miecz S. Nie, plus plus. Ej. A w czym on jest lepszy? W niczym. Się go sprzedaj tyle. I tu będzie przejście do tego biomu. Right. No dalej jest sklep. I od sklepu dalej też przejście jest. Brutalność. 6. To jest jakoś o 1/4 lepsze. Wezmę. Czemu by nie? Cluster Grenade. Mam dobre już rzeczy. Nie chcę chyba. Nie chcę. Nic nas tu już nie czeka. Nic. Do kanałów. Czym prędzej. Jest 30 kili. Nawet jeżeli wcześniej nie zrobiliśmy, to teraz zrobiliśmy. Chociaż wcześniej chyba też zrobiliśmy, tak mi się wydaje. Znaczy ja zrobiłem. Wy to tylko siedzicie i się opierdzielacie. Ja w sumie też. Miecz. Dopiero co kupiłem miecz. W sumie przecież, kurde, mogę mnie kupywać. Przecież tu będzie, no. Tu będzie. Weźmy to. Zamiast granatu, tego podstawowego, tego pierwszego. Dobra. Nie wiem, czy widzieliście. To wybucha, potem rzuca kolejnych 6 bombek. Co jest dobre. Nie wiem, czy u niego coś kupywać.
Nie mam w sumie tak naprawdę co. Jedynie nie wiem, ubranka, której tak nie będę używał. Jak przetrwam do bossa, jak go przejdę, to wtedy będę wydawał na jakieś mądre rzeczy. Tu chyba nie ma aż tylu ludzi, których chciałbym kontrować, co? Więc to mi się chyba nie bardzo płaci. Chociaż zawsze coś. Zawsze mogę sobie to zrestować za 1000. 1000 to jest niewiele. Niewielka kwota, także luz. Tylko teraz nie umrzeć jak głupi. Na samym początku, jak ostatnio. Hop! I zdechli. No. On zadaje masakryczne obrażenia. No, umieranko, umieranko. Oni od kwasu jeszcze obrywają. Oni sami mogą sobie w ten kwas wlecieć. No chodź tu, chodź tu. Uj! I to ich zatruwa. Tam można przejść, to tam trzeba wejść. Tu nie można przejść. Jednak nie. Tam jest dobra tarcza. My mamy początkowo, nie? Te 4++. A okej, okay, ja bym to nie do końca to mi chodziło. Dobra, to sobie wybuchnie. Teraz tak. Uj! Szybkie uniku ratował sytuację. On tamten sobie umarł na szczęście. Co my tu mamy? Zamraża. Weź wywalaj z tym, co? Mi tu nikogo nie zamrażaj. No, skocz sobie. Free kill. Uj! Czekaj, bo to jest elita. Nie, tamten jest elita. Myślałem, że ten skorpion. No, kontra. Weźmy mu dużo krwawienia. Dobra, umarł. Zatruła wrogów, którzy cię zranią. Nie zamierzam obrywać, wiesz? Nie zamierzam chyba. I tak obrywada, dobra. Uj! Gościu. To sobie sprzedamy. W ogóle... Takie drzwi donikąd. Teraz zrobię tak. Nie mam po co teraz ich kontrolować, jakby nie mam... Mam full HP. I chyba chcę, żeby tak zostało. Okej. No. Trochę chyba za wcześnie, ale dobra, i tak podziałało. Nie wiem, czasami w ogóle mi nie klika, czasami... Zrobię źle, ale i tak mi zadziała. Nie wiem, dziwne to. W prawo. Ja wolę tu tak nie skakać, żeby... Nie skakać bijąc o ziemię, bo... Mogę wpaść w kwas. Tak sobie kiedyś zakończyłem właśnie przygodę na ostatnim biomie przed ostatnim bossem. Waliłem się w kolce z rozpędu. I to takiego nie byle jakiego rozpędu. No, skocz sobie tu. No i umierasz, gościu. Scroll fragment, dobra. Umrzył. Już prawie 60 kili. Łatwiutko. Znaczy nie aż tak łatwiutko, ale cóż. Wiecie, taki zwyczaj, że ludzie mówią łatwiutko. O, jest 60 kili. Tam na górze coś jest, ale jak tu dojść? Chyba tam dołem, po prostu. Przejdę tędy.
Uj! Ile? Wy widzicie moje życie? To jest jeden cios. Fisherman's outfit. Chyba nie wygląda jakoś fajnie. Okej, to teraz trzeba kontrolować, zdecydowanie. Okej. Pochodnia. Dobra. Zamraża. Niedobra, zdecydowanie niedobra. Tych dwóch chciałbym skontrować na pewno. Żeby sobie troszkę życia odzyskać. A, tego nie skontroluję, bo on zaraz umrze. Tych na górze też nie, bo oni też umarli. To zrobię tak. I ten umiera. Nie umiera, chodź. O, dobrze. Tych sobie zabiję, oj. Tych też normalnie zabiję. O, arbuzik. Jak jest niebieski płomień, to znaczy, że oni są pokryci tą. Łatwo palną marzą. Okej, to sobie zwiększę. Skoro nie mogę obrażeń, no to w życie, jak najbardziej. Walnę tutaj, rozwalę sobie szczurki. Okej. Jak ja nie lubię tu szczurków. Hop. Chodź tu, chodź. Ten umiera. Hop. Uj. Ty, jakieś tajne miejsce! No! Kurde, akurat musiał zeskoczyć ze schodka. Tak, żeby nie być w stanie się obronić. Akurat musiał. Miałem tak nie skakać. A zapominam, jakby to przyspiesza. Miecz mógłbym zmienić. A, to są skille. Dobra. To już inna sytuacja. Idziemy stąd. Idziemy. Co my tu mamy dalej? To? Sekretnie wezmę, to nadal nie. Chyba nie. Zostanę przy tym, co mam. Tak mi się wydaje. Scroll. Obrażenia oczywiście. Oczywiście. To jeszcze jedno i będzie git. Ui! No nie, no kliknąłem, żeby zrobił wziął unik w powietrzu, ale nie zrobił. Ty nie giń, a nie, on umrze. Nie umarł, ale zaraz umrze. Nie umarł, ale już umarł. Ły, ja bym to zrobił tak. O. Przyzwyczajenie z takich typowych gier, jak coś się bije, to weź skacz. Może cię to odratuje. Nie, ten gościu tu. Elita. Weź. Tam jest skrzynka. Albo itemek do zebrania. Jakiś skarb na pewno. Za friko. Hop, no weź, bi. Chcesz się leczyć. Też bi. Uj. Ale tak, żebym mógł to obronić. Dobra. Troszkę życia odleczone, kilka procent, ale... Zawsze coś, prawda? No weźmy tutaj. Bi. Tego to jest, dajmy.
Okej, wypaczone więzienie, to tam zmierzamy właśnie. Nie wiem, czy tam już byłem, czy nie, na odcinku? Chyba tak. Chyba tam byłem. Ale tak się tam przejdę. Staram się dojść jak najdalej, co nie? Tam na dole jeszcze jest jakiś skarb. Co my tu mamy? Jeszcze nie. Jakby nie spodziewam się tego dosyć szybko. O! Ho! Ten run może się bardzo szybko skończyć. Muszę się teraz wygadać skillem, którego jeszcze nie zdążyłem odzyskać. Wszystko wyobrażenia. I tak jestem prawie na hita w sumie, jeżeli chodzi o życie, więc tam klątwy mi nic nie zrobią. Nie zmieniał mi nic wielkiego. Ale teraz będę się bał. Będę się bał wszystkiego. Ale on na dwa hity zszedł. Ale oni teraz są łatwi. Okej, tam chcę przejść. O! I chyba nie. Nie, mam dobre ity. Zostałem przy tym, co mam. Chociaż ta bomba zamiast tego Telluric Shocka mogła być. No chodź, chodź, chodź. Hop. Klątwa zdjęta, ale to nie zmienia faktu, że mam za przeklęty miecz, więc nic mi to jakby nie ratuje mnie to. Okej, tu jest jeden pokój ze skrzynką oraz zwój. To tam chciałbym iść. Tam muszę iść nawet. Okej, wyobrażenie oczywiście. Co nie? Co by innego? Skrzyneczka. Cluster Grenade. Mam lepszy. Coś jeszcze ciekawego? Nie, parę potworków to było trochę hajsu, ale chyba... Chyba spasuje, wiecie? Idziemy... Idziemy tam, gdzie trzeba. Tam, tam. Na górę. Oj, to wypaczone więzienie to jest porąbane miejsce. Tam są typy, przy których trzeba jakby skupiać na nich... Wypadałoby skupiać na nich całą uwagę, co nie? Ale ich jest kilku! I weź skupię całą uwagę na kilku, tak się nie da. Nie ma opcji. Kara 8S. Biorę. Zdecydowanie biorę. To jest to, co bije wszystkich, jakbyście nie pamiętali. Boże, 300 komórek, a ja to stracę tak głupio. No dobra. A jak mam zaklęty miecz, to to się liczy? Nie wiem, ale i tak będzie mi... I tak mi się to przyda, bo mam klątwę od... Będę miał klątwę od skrzynki, nie? W skrzynce zawsze jest zwój i często jakieś dobre ity, jeszcze coś z hajsem, także przydaje się je otwierać. Teraz 15 zamiast 10. Ale i tak mam przeklęty miecz, także wywalać z tym. Dobra. Ciebie zabić, póki jesteś spowolniony. Hop. Zmniejszone zarażenie ma razem, ale czemu? A, klątwa, klątwa! Kliknąłem o pół sekundy za późno. Ja usłyszałem te krzyki, tak mi się przypomniało, kurde. Coś jakby... kojarzy mi się z tym krzykiem. Coś chyba powinienem zrobić. Takie... Ty! Krab na mnie szarżuje. Ale cóż. Odrobinę za późno zareagowałem. Dobra, no to także w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi tak. Taki powrót fajny do Dead Cells. Jeżeli chcecie więcej, no to w sumie zobaczę to po statystykach. Tak, ale możecie napisać. Do zobaczenia. Cześć.